Naszym gościem podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach jest minister inwestycji i rozwoju, pan Jerzy Kwieciński. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam. 15-lecie Polski w Unii Europejskiej to dobry moment na podsumowanie wykorzystania przez Polskę funduszy unijnych. Jak nam się to udało zrobić, jak pan to ocenia i jaka jest pana prognoza na przyszłość z nową perspektywą finansową? Niewątpliwie jesteśmy wzorcem dla innych krajów w wykorzystaniu naszego miejsca w Unii Europejskiej, w tym również wykorzystaniu funduszy europejskich. Nie tylko dobrze wydajemy te pieniądze, nie tylko żadne euro nam nie przepadło, ale przekłada się to na bardzo konkretne korzyści dla naszej gospodarki, dla naszego społeczeństwa. Chociaż trzeba powiedzieć, że początki wcale nie były łatwe, bo na początku naszego członkostwa groziło nam niewykorzystanie sporych pieniędzy. I przyznam się, że ja też miałem problem pod koniec 2015 roku, kiedy też musieliśmy ratować ponad 30 miliardów złotych. Ale udało nam się to. Jesteśmy postrzegani jako kraj, który potrafi korzystać z funduszy unijnych, ale potrafi to jak gdyby wpleść w swoją strategię gospodarczą i przełożyć to na dobre wskaźniki makroekonomiczne, zarówno te dotyczące gospodarki, jak te wskaźniki społeczne. Ale niestety w nowej perspektywie dla Polski przeznaczona jest jednak mniejsza kwota. Czy mamy szansę w dalszych negocjacjach uzyskać jednak większe pieniądze, chociażby na rolnictwo? Na razie ta kwota jest propozycją samej Komisji Europejskiej, złożoną w zeszłym roku. Te poważne negocjacje finansowe dotyczące tej koperty jeszcze się nie rozpoczęły. Na razie jest wyrażana opinia przez różne kraje, przez różne gremia. I nie ma co ukrywać, że nasz rząd odniósł się bardzo krytycznie od tej propozycji, którą przygotowała Komisja Europejska w zeszłym roku. Więc poczekajmy na koniec tych negocjacji. Polska faktycznie sporo otrzymała pieniędzy z Unii Europejskiej, ale ja jeszcze raz podkreślam, liczy się nie tylko tyle, ile otrzymujemy, tylko ile wydajemy. Dla przykładu z tej poprzedniej perspektywy finansowej Rumunia musiała oddać ponad 1,6 mld euro. Czesi musieli oddać prawie 1 mld euro. Także to nie tylko jest kwestia tego, ile się otrzymuje, tylko czy się je wykorzysta i jak się je wykorzysta. A jakie inwestycje będą najważniejsze w nowej perspektywie finansowej z punktu widzenia naszej gospodarki? Ja myślę, że nadal będziemy kontynuowali wsparcie na sektor transportowy, bo jednak kwestia dostępności naszego kraju jest nadal dla nas problemem bardzo ważnym. Może w mniejszym stopniu w przypadku transportu drogowego, on do tej pory dominował, ale już w tej chwili mniej więcej wsparcie z funduszy unijnych jest w tej samej podobnej wartości i na kolej, i na drogi. Więc ja myślę, że nie tylko drogi będą w tej nowej perspektywie. Będziemy kontynuowali wsparcie dla kolei. Będziemy chcieli również wspierać transport lotniczy przy okazji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Będziemy chcieli również zaawansować pracę nad stworzeniem spójnego systemu transportu wodnego, transportu rzecznego połączonego z transportem morskim w naszym kraju. To są to między innymi te wyzwania w obszarze transportu. Ale naszym głównym, takim kluczowym, silnym wyzwaniem będzie wsparcie dla innowacji. Już w tej chwili przeznaczamy na to sporo środków, ale myślę, że w kolejnej perspektywie to będzie więcej. Dlaczego? Dlatego, że przestawienie naszej gospodarki na tory innowacji, to uważam, że to jest takie największe wyzwanie dla nas na najbliższe lata. Jeżeli chcemy jako gospodarka dalej się rozwijać, jeżeli chcemy, żeby to się przekładało na zwiększenie poziomu życia nas, Polaków, to musimy więcej zarabiać. A żeby więcej zarabiać, to gospodarka musi mieć lepsze miejsca pracy, lepiej płatne, a to możemy właśnie uzyskać dzięki innowacjom. Czy w związku z tym, że innowacje będą takim kluczowym tematem, czy ministerstwo przygotowuje jakieś zmiany legislacyjne, które będą istotne z tego punktu widzenia? Nie, to nie wymaga zmian czysto legislacyjnych. Zmiany dotyczące wsparcia dla innowacji zostały przeprowadzone przez nasz rząd, a konkretnie przez pana wicepremiera Gowina. To były zmiany dotyczące specjalnych takich narzędzi, również fiskalnych, do wspierania innowacyjności. Także wprowadzone zostały ustawy, mała, duża ustawa o innowacjach, specjalne rozwiązania fiskalne,
dotyczące możliwości odliczeń wydatków na B+R, dotyczące wsparcia w ramach tak zwanego IP Boxu, więc szereg tych działań to sami zrobiliśmy, one nie mają jak gdyby nic takiego wspólnego z samą perspektywą, z tą nową perspektywą finansową, ale chcemy wprowadzić nowe rozwiązania, które pozwolą na lepszą współpracę na przykład samorządów między nimi i między sektorem, między poziomem centralnym a poziomem regionalnym, co wydaje mi się, że przełoży się również na lepsze wykorzystanie pieniędzy unijnych.